Kiedyś była opowieść o spaniu po lewej na wiele sposobów. Aby poprawić swoje zdrowie. Wynika to z wielu cech strukturalnych naszych narządów. We wrześniu ubiegłego roku dostarczyliśmy również informacje na ten sam temat na smartincom. W tym czasie będę zbierać komentarze od osób. Które przeczytały artykuł i dam ci kolejny plus. W rzeczywistości, jeśli śpisz w lewo, badania wykazały, że zapobiega on refluksowemu zapaleniu przełyku. Uwalnia toksyny i poprawia trawienie. Ale teoria ta opiera się na założeniu, że lepiej spać po lewej stronie niż po prawej. Właściwa prawidłowa pozycja do spania nie jest w kierunku w lewo. Więc jaką postawę najlepiej śpisz na co dzień? Dowiedzmy się prawdy i kłamstwa na temat postawy podczas snu. Jeden. Czy naprawdę dobrze jest spać? Prawidłowa odpowiedź na to pytanie jest w połowie poprawna, a w połowie błędna. Spanie w lewo stymuluje bok i brzuch, promując funkcję jelit. Z tego powodu poprawia się funkcja jelit i trawienie. Wpływa również na pompowanie serca. Ponieważ aorta serca jest skręcona w lewo, u pacjentów z refluksowym zapaleniem przełyku z tego powodu zaleca się również spanie po lewej stronie. Jednak jeśli śpisz do lewego krążenia krwi i krążenia węzłów chłonnych, aby wspomóc krążenie krwi, mówi się, że brakuje dowodów naukowych, w przypadku krążenia krwi i węzłów chłonnych. Ciało zawsze stara się zachować symetrię. Więc nawet jeśli postawa nie wpływa na prędkość, dwa. O jakiej właściwej pozycji do spania mówi lekarz?
ponieważ sen jest lekarstwem. Nasze ciała dokonują wielu zmian podczas snu. Z powodu braku snu ciało wysyła tu i tam sygnał niebezpieczeństwa. Jak możemy powiedzieć, że spaliśmy dobrze? Właściwa pozycja do spania, jak mówią lekarze. Ma miejsce, gdy leżysz bezpośrednio na suficie. Jeśli nie masz konkretnej choroby. Ważne jest, aby leżeć płasko i symetrycznie. Trzymaj ręce pod kątem 45 stopni od tułowia i dłoni skierowanych w stronę sufitu. Podparcie małej poduszki za kolanem może pomóc utrzymać normalną krzywiznę kręgosłupa. Czy istnieją właściwe postawy dla określonych chorób? Jeśli masz konkretną chorobę, leżenie w pozycji pionowej może być trucizną. U kobiet w ciąży utrzymanie tej pozycji nie tylko obciąża dolną część pleców. Ale także powoduje nacisk macicy na aortę. Co może powodować problemy z krążeniem krwi. Jeśli masz problemy z plecami i kręgosłupem. Leżenie na boku i zginanie pleców pomoże złagodzić ból. Jeśli zginasz plecy, twoje napięte nerwy rozluźniają się. Jeśli podłożysz poduszkę między kolana, przestrzeń w kanale kręgowym jest lepsza. Jeśli cierpisz na zapalenie stawów, zaleca się postawę na podłodze. Jest tak, ponieważ twoja waga nie jest nawet z jednej strony. Ale równomiernie na ciele. Osobom cierpiącym na poważne chrapanie lub bezdech senny zaleca się spanie na boku. Kiedy się kładziesz, język jest odsuwany z powodu grawitacji. Która blokuje drogi oddechowe i zakłóca normalne oddychanie. Dlatego mówi się, że ludzie
którzy mają dużo tłuszczu na szyi, śpią bokiem, aż stracą wagę.